Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Isaac, a przed Wami pierwszy poradnik do gry Apex Legends. Gra Free to Play typu Battle Royale, która już po tygodniu zyskała ponad 25 milionów graczy. Być może już w grę gracie, być może planujecie pograć, i właśnie tutaj z pomocą przychodzi wam ten poradnik. Ten poradnik jest raczej dla graczy początkujących, ale myślę, że już też ci zaznajomieni, zaznajomieni z gierką też z tego z chęcią skorzystają. W poradniku poruszymy wiele różnych kwestii. Także myślę, że najfajniej obejrzeć poradnik cały i z pewnością coś ciekawego dla siebie wyciągniecie. Zacznijmy może od ustawień graficznych, bo to wiele osób interesuje. Ustawienia graficzne mam od Shrouda, czyli znanego zawodnika, byłego gracza counter Strike Global Offensive, drużyny Cloud9, świetnego gracza PUBG, generalnie wielki to jest talent oczywiście. No i tak wyglądają moje settingsy, które są zrobione na podstawie Shrouda, przy czym on gra na większym FOV-ie, na 104, ale mi ta gierka tak bardzo się nie podoba. Lepiej mi się gra przy 102 akurat i taki też oczywiście polecam. Na rozdzielczość Full HD. Przy takich ustawieniach, moi drodzy, gierka wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze wciąż, mimo tego, że raczej jesteśmy na niskich ustawieniach, ale. Jest też bardzo czytelna, także polecam sobie takie ustawienia zrobić. Jeśli chodzi oczywiście o ustawienia klawiszy. Ja akurat gram na 400 dpi, 2.0 w grze. Polecam sobie zbindować boczne przyciski myszy, na przykład walkę wręcz. Ja akurat pod fałmem gadanie, więc musiałem sobie to odbindować. Oznaczanie, żeby nie było pod scrollem, tylko pod jakimś wygodniejszym przyciskiem, bo kiedy wciskasz scroll, to troszeczkę może Ci się myszka mążka drgnąć podczas stylowania, a tego oczywiście nie chcemy. To oczywiście ustawienia myszki to kwestia indywidualna, ja akurat gram na takich ustawieniach i gra mi się naprawdę doskonale. To, co wyróżnia grę Apex Legends na tle innych gier trybu Battle Royale, to oczywiście legendy, czyli postacie. Każda jest inna, każda ma swoje unikalne umiejętności. Przez te postacie, przez te umiejętności sobie przejdziemy teraz na szybko, ale planuję zrobić jakiś oddzielny poradnik do postaci. Jeżeli będziecie chcieli, piszcie oczywiście w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę. No a tu właśnie, trochę jak w Overwatchu: każda postać ma swoje unikalne umiejętności. Generalnie, gierka to jest takie trochę połączenie Overwatcha, Call of Duty, tego trybu Battle Royale. Tak to wygląda, tylko że. Wszystko jest, moim zdaniem, jeszcze lepsze, po prostu Więc sobie przejdziemy przez te klasy postaci Jest trzech asaltów, czyli takich ofensywnych postaci Dwie osoby typu support, tak, które mają wspierać swoich towarzyszy Dwóch tanków, no i jeden taki scout właściwie, Bloodhound Od niego sobie może zaczniemy Bloodhound ma specjalną zdolność pasywną, tak jak każda postać ma zdolność pasywną I warto, słuchajcie, znać te umiejętności każdej postaci, jeżeli chcecie być przygotowani do walki Czyli tak, zdolność pasywna, tropiciel. Przeciwnicy zostawiają ślady, które widzicie normalnie na ziemi i pokazuje wam, ile czasu temu ślad dany został postawiony. tak, Czyli wiecie mniej więcej, jak daleko może być przeciwnik. To jest jedna rzecz. Podku, zdolność taktyczna to jest taki na moment wallhack ustawiony, to znaczy w, tym, w tej sekundzie, kiedy robicie scan, pokazuje wam e, przeciwnika. Nie widzicie przez kilka sekund gościa przez ścianę, jak się porusza, tylko w tym momencie jego pozycję wam zaznacza. No i do tego e, ult, bo każda postać oczywiście ma też swoją umiejętność specjalną e, typu ultimate, e, zamienia się w. E, nadzwyczajnego łowcę, czyli macie większą prędkość, generalnie wszystko widzicie w takich szarych barwach, a przeciwników macie podświetlonych, podświetlonych na czerwono. Bardzo łatwo wtedy rywali wypatrzeć, bardzo fajnie się też do nich strzela, a szczególnie kiedy, nie wiem, jest na przykład Smoke od, od Bangalore, ale to od niej za chwilkę. To był Bloodhound Gibraltar, czyli nasz pierwszy tank. Ma stronność pasywną, tarczę balistyczną. Podczas korzystania z celowania przy wami macie taką tarczę, która nie zasłania was, was całego, ale ciało wam zasłania. Trochę wam wystają nogi, trochę głowa, ale na pewno jest to dodatkowa ochrona. Bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że Gibraltar jest dość dużą postacią, no i na pewno łatwiej go trafić. Kopuła ochronna. Jeżeli kojarzycie Overwatcha, to Winston ma taką kopułę ochronną, taką tarczę, przez którą um, nie przechodzą żadne pociski. Granaty odbijają się od tej tarczy ochronnej, czyli jeżeli ktoś do Was strzela na otwartym terenie, możecie puścić sobie taką kopułę ochronną i w środku jesteście bezpieczni przez 15 sekund. Możecie też na chwilę się dosłownie z tej kopuły wyłaniać, po to, żeby oddać jeden do tej perki, od razu cofać, jesteście bezpieczni. No i zdolność specjalna, bombardowanie, czyli um, w danym punkt, gdzie sobie zaznaczycie, spada, spadają z nieba bomby. E, więc oczywiście taka, taka u niego sprawa. Lifeline, pierwszy Raport Medyk Bojowy, zdolność pasywna, czyli szybsze opatrywanie swoich sojuszników. Jeżeli kogoś wam powalą, to macie szybsze podnoszenie i do tego macie też tarczę osłonną. Także Lifeline to jest naprawdę bardzo fajna postać, jeżeli chcecie grać teamowo, to fajnie, żeby taka osoba była. Tym bardziej moi drodzy, że ma też zdolność specjalną, czyli zawołanie zrzutu. No i zrzut to oczywiście ma trzy przedmioty. Często znajdujecie tam kewiki poziomu trzeciego, ale o tych poziomach to też pogadamy sobie później. Także bardzo fajna postać do drużenia, gracie z kolegami. Polecam, żeby ktoś sobie taką postać opanował. No i pod KU dron leczący, którego wysyłacie obok siebie. No i dron leczący leczy wszystkie postacie, gdzieś tam w obrębie drona. Tak, no i leczy ile jest tam HP na sekundę. Pathfinder, czyli ten robot, zdolność pasywna, która moim zdaniem na się nie przydaje, bardziej pewnie esportowo, to znaczy macie na mapie kilkanaście sygnalizator, sygnalizatorów jak sobie do niego podejdzie Pathfinder, to może sprawdzić, gdzie będzie kolejna strefa, tak? Bo tę, która jest, no to już widać, kolejna oczywiście będzie oznaczona na mapie dla wszystkich z drużyny. Zdolność taktyczna, hak z liną, czyli takie przeciągnięcie, tak jak jest ten grappler w Fortnite, to podobnie to działa u Pathfindera, z tym, że ma jedno życie, no i później oczywiście jest cooldown, także chwilkę trzeba poczekać, e, może też e, strzelić w tym przeciwnika i go przyciągnąć do siebie, jednocześnie przeciągnąć się do niego, uderzyć go z mili, robić takie widowiskowe akcje, no i zdolność specjalna, działo z linką, to jest wystrzelenie tyrolki, wystrzeliwujecie tyrolkę, którą może sobie cały oddział wjechać, także bardzo fajna też umiejętność do podjazdu przede wszystkim, czy do wchodzenia na naprawdę trudne pozycje. Ryth, czyli postać, którą ja gram najwięcej, zdolność pasywna, głosy z odchłani, w momencie kiedy ktoś do was celuje, słyszycie głosy, tak, specjalne głosy, które wam sygnalizują, że zbliża się zagrożenie przydatne, kiedy nie możecie, kiedy nie spodziewacie się ataku, a tu proszę, coś Wam podpowiada, że coś jest nie tak. Podobnie jak w Call of Duty była ta, była ta paranoja, był taki, był taki booster. Zdolność taktyczna przez otchłań wchodzicie sobie na chwilę do cienia, jesteście nieśmiertelni w tym momencie przez kilka sekund, no ale widać taką smugę, czyli nie jesteście niewidoczni tak do końca, możecie się wtedy przemieszczać z większą prędkością, no i, i dopiero po wyjściu możecie otrzymać damage, no i zdolność specjalna, wrota wymiarów, czyli łączycie sobie... Jak tylko naciśniecie Z, czy mając zdolność specjalną, to postawiam się jeden portal, macie wtedy zwiększoną prędkość biegania i biegniecie sobie. W momencie, kiedy naciśniecie po raz kolejny Z, chyba czy lewy przycisk myszy, stawiacie drugi portal i możecie sobie wchodzić między portalami. Trochę jak w grze portal, chyba jasne. Bangalore. Też jedna z moich ulubionych postaci. E, I to jest uważam, najlepsza postać dla początkujących. Słuchajcie, jak zastanawiacie się, którą postać ona najpierw zagrać, to polecam Bangalore. E, tak dla początkujących, uważam, że to jest postać najlepsza na początek. Przede wszystkim zdolność pasywna, szybsze tempo. Kiedy odniesiesz obrażenia podczas sprintu, przez krótką chwilę będziesz poruszać się szybciej, to naprawdę sporo szybciej. Także jeżeli tylko ktoś do was zaczyna strzelać, dostajecie boost do spida, możecie szybko uciec od walki, wyleczyć się dopiero wtedy podejść z lepszego kątu do przeciwnika. Zdolność taktyczna, wyrzut na dymu. Bardzo przydatne, tutaj razem z tym wstrzelacie sobie smoka pod nogi, uciekacie. Tak, bardzo się przydaje do podnoszenia teammateów. To jest, słuchajcie, bardzo fajna umiejętność. To no będzie, że to nie jest smoke jak w Counter-Strike, tylko są trzy smoki y i ta zasłona dymna jest naprawdę spora. Tak, mniej więcej czterokrotnie większa powierzchnia niż w Counter-Strike jest z tego dymu. No i piorun kulisty, czyli też podobnie jak u Gibraltara, jest specjalny zrzut z nieba, też się przydaje przy ucieczce, żeby rywali troszkę zszokować. Te bomby są naprawdę nieprzyjemne, także przyjemna rzecz, żeby utrzymać na przykład przeciwników w budynku, żeby nie chcieli uciekać z budynku. Przyjemne, kiedy jesteście zaatakowanie na otwartej przestrzeni, żeby uciec sobie spokojnie, żeby rywale nie byli w stanie w was tak się wcelować. Caustic. Jeszcze tej postaci nie odblokowałem, bo postać jest raczej do gry takiej defensywnej, do siedzenia po budynkach, bardziej do kampienia. W każdym razie oczywiście jest, jest specjalna zdolność pasywna do lokalizowania zagrożeń w swojej chmurze gazu, a tę chmurę gazu ta chmura gazu wydobywa się z pułapek, które można stawiać pod kół oczywiście. Sześć pojemników można postawić z gazem, które reagują na e, trafienie, albo jeżeli ktoś podejdzie mniej więcej w promień 3 metrów, to wypuszczona jest ta chmura gazu, która zadaje obrażenia, spowalnia, no i oczywiście przeszkadza widoczności. No a w tym wszystkim e, oczywiście widzi e, kaustik, co się dzieje. No i tu jeszcze zdolność specjalna granat z gazem NOx, czyli e, granat po prostu, który wyrzuca e, e, kaustik i tamten tam, tam ten teren jest skażony. To był kaustik, ostatnia postać, chyba taka najśmieszniejsza, czyli Miraż. Zdolność pasowna BIS, automatycznie wyposaża hologram i aktywuje pole maskujące, kiedy was powalą, czyli w momencie, kiedy padacie, to nagle powstaje ten decoy i on odwraca uwagę, Wy możecie odpełcać przez te kilka sekund, chociaż też nie jesteście do końca niewidoczni, kawałek ciała widać. Zdolność taktyczna, chora psychika, czyli aktywujecie hologram, który biegnie we wskazane miejsce, czyli tworzycie takiego Miraża samego siebie, który biegnie we wskazany punkt. Bardzo fajna sprawa, co ciekawe, kiedy lecicie e, na samym początku, to też możecie tego, e, tego użyć, tego, tego, tego skilla, czyli lecicie sobie na przykład na jeden budynek, a chcecie, żeby e, gdzieś tam tych rywali zmylić, puszczacie swojego klona tak, na, w inny punkt swojego dikoja, to może rywali faktycznie zaskoczyć. No i zdolność specjalna, zniknięcie, miraż e, na chwilę znika i aktywuje kilka hologramów w tym miejscu, w którym był, w które się rozbiegują te hologramy, tak, albo stoją, i trafią na ścianę i to na pewno e, przydaje się do ucieczki. Jak już omówiliśmy sobie postacie, przejdziemy teraz do wszystkich informacji na temat movementów w grze, bo ten movement jest tutaj cholernie ważny a zaczniemy od początku, czyli od skutecznego wyskakiwania z samolotu, a nie każdy, nawet średnio zaawansowany gracz potrafi e, odpowiednio to robić. Ważne, by oczywiście dolecieć na miejsce jak najszybciej, by być tam jako pierwszy, by szybciej podnieść broń. I tutaj słuchajcie, jest specjalna technika, to znaczy jak wyskakujecie, najlepiej od razu pikować w dół mniej więcej do prędkości 145 na godzinę, macie to po lewej stronie na środku ekranu. Jak dojdziecie do 145 na godzinę, wtedy e, od razu patrzycie sobie do góry, wyrównujecie ten lot, e, doprowadza się do prędkości 140 km na godzinę, mniej więcej, i znowu w dół, by doprowadzić do 145, czyli takie machanie falami, mniej więcej. To jest bardzo proste i tym sposobem dolatujecie na miejsce szybciej. Jak sobie popatrzycie na mapę, oznaczycie sobie punkt, to mniej więcej jest to 900 metrów, które przelecicie. Także o tym też warto pamiętać, żeby to było mniej więcej 900 metrów, i wtedy spokojnie będziecie mogli tę odległość przelecieć. Używając tę technikę, będziecie mieli na pewno pierwszy spawn. Podniesiecie broń i zrobicie swoje. W Apex Legends movement jest bardzo ważny i na pewno warto nauczyć się kilku trików, o których zaraz Wam powiem. Przede wszystkim, moi drodzy, jak sobie biegacie z shiftem, to oczywiście biegacie szybciej, ale pod trójką chowacie broń i wtedy biegniecie jeszcze szybciej. A to na pewno się przydaje, kiedy biegniecie do strefy, kiedy chcecie kogoś dojechać, kiedy chcecie uciec przed rywalem, to czasami warto po prostu broń schować i pędzić po prostu na pełnej. Co ciekawe, każda postać w grze biega tak samo szybko. Część ludzi mówi, że niektóre postacie są wolniejsze, inne szybsze, ale wszystkie biegną tak samo, po prostu, tak jak powiedzieli twórcy gry, niektóre postacie ruszają rękoma szybciej i dlatego wydaje nam się, że biegają szybciej, no albo wolniej. Wszystkie postacie poruszają się tak samo szybko. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest tak zwane slajdowanie, czyli pod kontrolem, kiedy biegniecie sobie z shiftem, robicie ślizg. Bardzo przydatna rzecz, przede wszystkim dlatego, że delikatnie przyspieszacie, czyli będziecie biegli szybciej, jeżeli będziecie korzystali z tego triku. E, tak, do tego z górki, oczywiście zawsze korzystajcie ze slajdowania, bo wtedy jeszcze bardziej przyspieszycie, tak, z górki, będziecie szybciej sobie zjeżdżać podczas slajdowania. I jeszcze taki ciekawy trik, moi drodzy, kiedy robicie slide, e, naciskacie sobie Ctrl czy C e, to nie puszczacie tego klawisza, tylko kiedy już zaczynacie zwalniać, naciskacie spację trzymając C. Wtedy. Nie zwolnię wam w ogóle podczas skoku, tak? Kiedy puszczacie C i poskoczycie, zwalnia was po lądowaniu. W ten sposób, trzymając cały czas kontrol, biegnijcie sobie dalej. I w ten sposób może naprawdę bardzo szybko się poruszać, tak? Pamiętajcie też, kiedy slajdujecie, po prostu jesteście trudniejszym celem do trafienia. Po pierwsze jesteście szybsi, po drugie jesteście mniejsi na ekranie przeciwnika, także warto w ten dryg ze slajdowaniem wejść i robić to dosłownie cały czas, tak? Przyzwyczajcie do tego, że to jest po prostu element movementu. I na pewno da Wam to dużo przewagę przy ucieczce, przy dojeżdżaniu przeciwnika, tak, także unikaniu przeciwnika strzałów korzystajcie z tego. Moi drodzy, gra została wręcz stworzona do parkouru. No, i tu da się wschodzić na ściany. Podchodzicie sobie do ściany, wciskacie spację, wasza postać rzeczywiście sama wskoczy. I naprawdę te ściany, które, na które można wejść, są dość wysokie. Także korzystajcie z tego w różnych sytuacjach, tak podczas wchodzenia na mur. Zobaczcie, tu jest dość wysoko. A i tak uda się wskoczyć. To jest mniej więcej maksymalna wysokość, na którą uda się wejść. Warto z tego korzystać. Czasami może sobie otworzyć drzwi, wejść sobie na drzwi, co pozwoli wam wejść na, na samą górę jakiegoś budynku. To takie już specjalne triki. Kolejne elementy movementu to trolki, czyli te liny, po których można oczywiście sobie zjeżdżać i normalnie możemy do niej podejść, kliknąć E i oczywiście zacznie się jazda. Ale możemy też, moi drodzy, po prostu złapać się tego w locie, tak? W dowolnym momencie. Możemy sobie też poskakać i polecieć w drugą stronę, jeżeli zastanowimy się, czy na pewno chcemy dojeżdżać w odpowiednim kierunku, możemy sobie na nim skakać, Zresztą, jak w Fortnite, to na pewno się Wam przyda. W każdym momencie możecie też z te zeskoczyć, w grze nie ma fall dimension, co dla mnie jest super sprawą, także w każdym momencie możecie zeskoczyć na przeciwnika, zrobić jakieś jump shoty. To już Wasza kreatywność, jak chcecie zdobywać fragi w locie. Kolejna bardzo ważna sprawa w Apex Legends to pingowanie. Pingowanie, które jest rozwinięte w tych jak w żadnej innej, innej gry Battle Royale mogłyby się od Apex Legends uczyć. Naprawdę system jest mega rozwinięty i serio warto się tego dobrze nauczyć, a pingować możemy właściwie wszystko, tak? Standardowo pod Maustry, polecam sobie zbinować inny przycisk. Wciskając przycisk do oznaczenia, macie kilka możliwości. Ktoś tu był, macie cel, wróg. Jeżeli kogoś zobaczycie, szukacie łupów, atakujecie pozycję, zmierzycie na tę pozycję, bronicie obszaru, obserwuje ten obszar, są te różne możliwości. Oczywiście, jak sobie klikniecie po prostu raz przycisk, no to sobie oznaczycie dany punkcik. Pod F macie też oznaczenie wroga, jeżeli kogoś namierzycie. Pokazuje się Wam też od razu odległość, w jakiej, w jakiej może być przeciwnik. Także to też bardzo fajna sprawa. Możecie też oznaczyć sobie normalnie tym przyciskiem, co chcecie, co zobaczyliście dla swojego team'a. Czy to będzie dodatek do broni, czy to będzie broń? bardzo łatwo to wszystko zrobić. W tym momencie na ekranie, na radarze, na mapie pojawi się oznaczony item, do tego przez ścianę będzie Wasz teammate widział ten item i sobie może go zamówić tym samym wszystkim, jeszcze, czyli mąstrzyn, albo tym nowym zbindowanym i wtedy ten item nie zniknie. Także serio, korzystajcie z tego, kiedy tylko kogoś zobaczycie, pingujcie swoim teammateom, bo to naprawdę bardzo, bardzo pomaga, ułatwia znajdowanie przeciwników, ułatwia współpracę. Także korzystajcie z tego i przy znajdowaniu itemów, przy lutacji i przy znajdowaniu przeciwników, bo naprawdę łatwiej się wtedy Dogadać, nawet niepotrzebny jest komunikator, by rywala dorwać. Po prostu pingowanie tutaj jest super i jest to bardzo przydatne. Korzystajcie. Gra zaczyna się oczywiście od wyboru postaci. No i tak, po kolei, razem z tymi wybieramy sobie jedną postać. Postacie nie mogą się powtarzać, czyli jeżeli już wybierzemy jedną, to ona już zostaje, zostaje zamówiona i inni nie mogą jej wybrać. Także 3 z 8 musimy sobie wybrać do rozgrywki. Tutaj. Oczywiście fajnie byłoby dobrze skomponować oddział, żeby była synergia między postaciami. Tak fajnie byłoby mieć jednego saporta w zespole, fajnie byłoby mieć tanka, ale to już jest kwestia indywidualna wasza, no i być może waszego zgrania z team kiedy spojrzymy sobie na mapę, to oczywiście mamy kilka większych miejscówek, nazwanych, podobnie jak w innych grach Battle Royale, gdzie oczywiście sprzęt jest dobry. Macie też specjalną strefę niebieską, gdzie jest zwiększony lód, ale zawsze jest tam więcej ekip. Także dla początkujących nie polecam, bo tam będzie bardzo gorąco, więc lepiej starać się polecieć daleko. Jest też statek latający, tu jest miejsce lądowania, on w, tamten, w tamten rejon leci. Na statku też można lądować, tam też jest zwiększony lód, ale też jest bardzo dużo ludzi, więc też nie polecam. Na początek proponuję jakieś takie bardziej spokojne. Miejscówki na obrzeżach mapy, by sobie spokojnie można było polutować. W grze przedmioty mogą leżeć na ziemi, mogą leżeć w specjalnych skrzynkach i mogą też wypaść ze specjalnego robota, którego po prostu trzeba rozwalić. Na całej mapie możemy znaleźć rozmieszczone balony, które pomagają nam w podróżowaniu, szczególnie kiedy goni nas strefa. No to takim balonem możemy sobie podlecieć. Czyli wchodzimy sobie na linę, lecimy wysoko. No i dzięki temu możemy się przemieścić, jeżeli wyskoczymy, o nawet widzę sam przeciwnika, jeżeli wyskoczymy za wcześnie nie będziemy lecieć, będziemy spadać, no i tutaj też bardzo ciekawa sprawa jak to jest z techniką latania, bo ludzie, dużo ludzi zastanawia się jak to zrobić, żeby się jak najdalej i tutaj też mam dla Was specjalny trik, lecicie sobie do góry, kiedy wlecicie sobie do góry, patrzycie od razu w niebo i prawy przycisk myszy naciskacie i w tym momencie patrzycie w dół i tym sposobem dolecicie sobie najdalej, tak? Będziecie się nawet wznosić, za chwilkę Wam pokażę jak to będzie dokładnie działać. O, w tym momencie nawet zaczynacie się wznosić. To jest specjalny trik na to, by dolecieć jak najdalej, moi drodzy. W Apex Legends są trzy rodzaje granatów, czyli granat odłąkowy, gwiazda energetyczna i granat termitowy. E, jeśli chodzi o granat odłąkowy, moi drodzy, no to oczywiście standardowy najdżig po prostu. E, nie ma gotowania granatu, przygotowujecie go do rzutu, nie wybuchnie Wam w ręce, i oczywiście od momentu rzutu wybucha po 4 sekundach, także też dobrze byłoby to dobrze stajmingować To jest oczywiście najdzik. Mamy też gwiazdę energetyczną, która przykleja się do celu. Można ją przykleić do przeciwnika i też jednocześnie zadaje damage Ta gwiazda energetyczna jednocześnie spowalnia wroga także bardzo się przydaje. Na początku zupełnie tej gwiazdy nie używałem, później ogarnąłem, jak bardzo jest mocna, chyba najmocniejsza ze wszystkich granatów. Także fajnie ją przykleić. Wybucha spowalnia przeciwnika, bardzo się przydaje do dojazdów, moi drodzy. Wybucha po trzech sekundach, odkąd przylepi się do celu. No i oczywiście jest granat, granat termalny, czyli taki incendiary grenades counter Strike. A. Jak wyląduje, od razu wybucha, no i pali oczywiście pewną przestrzeń, niewielką. Także bardziej przydaje się to do budynków, moi drodzy. Co nieco o specjalnych dodatkach do broni Są cztery specjalne dodatki Akurat dwa z nich mam przy sobie Czyli przebijacz czaszek Specjalny dodatek do wingmana i longbow'a Które zwiększa obrażenia w głowę Bardzo przydatne Szczególnie mam wrażenie do wingmana Z którego te headshoty naprawdę przy dobrym aimie się strzela Bardzo przyjemnie Zwiększa to damage i to naprawdę solidnie Tutaj mamy akurat czok celowniczy Do peacekeeper'a i do I do tri... Jajku. Chciałem, zawsze, zawsze chcę mówić triforce, ale oczywiście to jest ta energetyczna broń, która strzela z trzema pociskami. E, to powoduje, że ładuje nam się celownik, jak widzicie. I wtedy to skupienie kul jest większe. To, to przez chwilę działa, prawda? Czyli możemy sobie naładować i dopiero po chwili to odpuszcza. Tak to działa. Jest też specjalny dodatek do Devotion'a, który powoduje, że to rozkręcanie strzelania działa szybciej. Zresztą o Devotion sobie jeszcze na pewno pogadamy, no i jest też do Prowlera przełącznik ognia, Prowler to jest takie P90, tylko że ma bursta włączonego standardowo domyślnie, strzela pięcioma kulami naraz, co jest bardzo irytujące, dlatego przełącznik ognia na tryb automatyczny mega się przydaje i powoduje, że ta gra z Prowlerem jest dużo łatwiejsza. Co ciekawe, kiedy mamy broń w ręku, to gra podpowiada nam, które przedmioty mogą nam się przydać, tak? No tego nie użyjemy, więc mamy czerwone kółeczko, ale tutaj przybija czaszek do longbowa, powiększony magazynek, stabilizator lufy, to wszystko się, moi drodzy, przydaje. Specjalny celownik jeszcze do tego złoty, także gra sama nam podpowiada, jakie ataczmenty możemy do broni wziąć. Specjalna ciekawostka z celownikiem snajperskim. Otóż, moi drodzy, przy celownikach snajperskich po prawej stronie macie dystans do celu 417 metrów i macie też linię z zaznaczonymi metrami właśnie w setkach, tak? Czyli tutaj mamy 2,5. Jeżeli widzimy 400 po, ym, po prawej stronie, to jeżeli chcemy trafić w cel, to musimy odpowiednio wyżej celować o 4 kratki do góry, tak? I w ten sposób trafimy przeciwnika system jakości przedmiotów w Apex Legends jest bardzo prosty, to znaczy mamy trzy, no właściwie cztery poziomy przedmiotów pierwszy podstawowy biały, później drugi niebieski, drugi poziom, trzeci poziom fioletowy, no i do tego legendarny czwarty poziom który daje specjalne pasywne umiejętności przedmiotom, ale te przedmioty to tylko chest, plecak, hełm no i ta tarcza KO, przy czym plecak daje dwa razy szybsze leczenie KO tarcza sprawia, że sami możemy się podnieść, chest daje full kewa w momencie kiedy dokonacie egzekucji na przeciwniku, czyli podejdzie się do rywala na naciśnięcie E, no i na koniec hełm daje szybszą regenerację umiejętności. Dodatki w grze do broni też mają różną jakość, no i na przykład e, lepszy magazynek, prawda? Im lepszy magazynek, tym większa pojemność magazynka. E, jeżeli chodzi o stabilizator na przykład lufy, czy o kolbę, no to oczywiście ta stabilizacja e, będzie coraz lepsza i to full auto będzie coraz łatwiejsze do kontrolowania. Oprócz tego są różne celowniki, ale to już jest raczej kwestia indywidualna, jakie celowniki lubimy. Czy holo, czy jakiegoś red dota, czy celownik z powiększeniem, czy bez, to już jest absolutnie kwestia indywidualna. Idąc za kolorami jakości, chociażby pancerza, idziemy też w kierunku um, demerza, który się pojawia na ekranie. Otóż, moi drodzy, kiedy strzelamy w kewlar rywala, który jest fioletowy, mamy e, fioletowe cyferki na ekranie. Jeżeli zbijemy rywalowi kewlar, to ten demercz już pokazuje się na czerwono, to znaczy, że rywal kewlara nie ma. Gdyby kewlar był niebieski, to widzimy cyferki na niebiesko, że zbijemy niebieski kewlar, czyli za każdym razem wiemy, jak opancerzony jest przeciwnik. Przy czym, e, moi drodzy, biały kewlar daje dodatkowe dwa paski e, kewlara. Niebieski kewlar daje 3, no i fioletowy 4 paski, co daje dwa razy więcej życia. Bo generalnie postacie mają 100 HP z kewlarem fioletowym 200 hp jakby razem łącznie z kawem, z białym, 150. Także widzimy, jaka jest różnica, jak ważne, żeby mieć jak najlepszej jakości kewlar. Jakość hemu daje zwiększoną redukcję obrażeń, kiedy trafienie zostajemy w głowę. Też bardzo ważnym tipem jest w momencie kiedy wygrywamy fajta. Zabijamy przeciwnika i mamy obity Kevlar, czy też całkowicie zniszczony Kevlar, a rywal miał Kevlar o takiej samej jakości. W momencie, kiedy go podniesiemy, to dostajemy zupełnie nowy Kevlar. Mimo, że go zbyliśmy przed momentem, to po poległym rywalu Kevlar daje nam znowu 100% jego em, kewa, Tak Także lepiej sobie czasami zamienić swój rozwalony na ten, na ten rozwalony nowiódki przeciwnika. Bicie z pięści w grze, no to oczywiście ostateczność, ale czasami przydaje się. Jedno trafienie z pięści daje 30 HP, możemy też uderzyć z wyskoku, wtedy jest kopnięcie, ale też zabiera 30 HP rywalowi. Bardzo ważną mechaniką w tej grze jest możliwość wskrzeszenia poległych swoich teammateów, czyli w momencie, kiedy powalą wam teammatea i go dobiją, to wcale nie jest koniec dla niej gry. Macie wtedy bowiem 90 sekund na to, by podnieść jego sztandar czy też nieśmiertelnik i zanieść go do specjalnej bazy. W momencie, kiedy e, dobiegniecie do bazy, 5 sekund trwa wołanie zrzutu, no i przelatuje statek razem z waszym teammateem, czy nawet z dwoma, jeżeli zbierzecie dwa sztandary, zrzuca ich na mapę. Co prawda, gołych, bez żadnego sprzętu, ale gotowych do walki na mapie. Z pewnością wielu z was też zastanawia się, która broń w grze Apex Legends jest najlepsza. Kiedy spadacie na ziemię, odpowiedź jest bardzo prosta jakakolwiek. Bierzcie cokolwiek, by tylko mieć czym się bronić na start. A dalej, już oczywiście, kiedy będziecie mogli polutować to też jest troszeczkę kwestia indywidualna. Ja najbardziej lubię. Wingmana, to jest ten pistolet na e, ciężką amunicję, bardzo mocny, taki digielek, naprawdę jeżeli macie dobrego EMA, to wam przypasuje. Najlepszy shotgun, Peacekeeper, 100%, oczywiście nie licząc tego Mastiff shotguna z dropa, ale to bardzo rzadka broń, także piskiper bardzo przydatny. E, ze snajperek, też kwestia indywidualna, jeżeli lubicie szybko strzelać, to Scout, jeżeli lubicie nieco wolniej, to Longbow. E, z karabinów e, najbardziej chyba lubię Flatlina, bardzo fajny, e, dla mnie ciężki karabin. E, devotion, bardzo mocna broń energetyczna, tylko szybko wypstrykacie się z Amo, a energetyczna, energetyczna Amo jest bardzo rzadkie, także to z pewnością. Prowler, jako najlepszy SMG, szczególnie kiedy macie do niego attachment, który zmienia tryb ognia, to z pewnością karabin R301, na lekką amunicję. To jest wszystko kwestia indywidualna, ale wymieniłem chyba tutaj najfajniejsze moim zdaniem, moim zdaniem, bronię ktoś lubi burstową broń, to Hemlock jeszcze jest fajnym karabinem, też na pewno przydatnym taka endgame'owa broń. Na pewno słuchajcie, warto mieć coś na blisko i na średni lub daleki dystans. Także Peacekeeper albo Wingman, bardzo fajna broń. Jest to wingman jest uniwersalny i na blisko mocny, i na daleko mocny, dobrze yy, operuje aimem. Także takie broni oczywiście Wam wszystkim polecam. Myślę, że nagram też oddzielny poradnik do broni a propos kontroli full auto, a propos tych attachmentów, ale to piszcie w komentarzach, co byście chcieli.